Kuba, rozpoczęliśmy zgrupowanie w Turcji z GKS-em Katowice. To twoje pierwsze zgrupowanie w barwach naszego klubu. Powiedz, jak ci się podoba organizacja tego zgrupowania, ten pierwszy dzień? No tak, na pewno mi się podoba. Lubię takie obozy za granicami, przy takich warunkach. No i pierwszy dzień jest taki wprowadzający, żebyśmy się zaklimatyzowali i po prostu zaczęli tej pracy. Powiedz mi właśnie, skoro już powiedziałeś o tej aklimatyzacji, jak zespół ciebie przyjął? Już znalazłeś jakichś kolegów, z kim się najbliżej trzymasz tutaj w drużynie? Tak, myślę, że nie mam z tym problemu ze wszystkimi pogadać. Jeszcze poznawam tych chłopaków, ale jak mówię, nie mam z nikim problem tak pogadać. Jest tu jeden kolega z Czech, Radek Dejmek, to wiadomo, że jest łatwiej, ale nie mam ze wszystkimi problemy pogadać. Powiedz mi, czy taki obóz w Turcji to jest coś potrzebnego dla was, piłkarzy, żeby zmienić trochę te warunki, bo wiadomo, w Polsce teraz zima, sztuczne murawy, tutaj naturalna. To ważne, żeby przed ligą poczuć tą zieloną trawę? Wiadomo, że lepiej się trenuje w takich warunkach niż w Polsce. Cieszymy się, że tutaj jesteśmy i mamy tych 10 dni na to, się dobrze przygotować na ligę. To jest najważniejsze. Myślisz, że uda się tutaj przygotować na ligę dobrze z trenerem Dariuszem Dudkiem? Czy on was dobrze przygotuje do tego sprawdzianu, który czeka nas już od marca, do tej walki o utrzymanie? No mam nadzieję i w to wierzę, że się dobrze przygotujemy i pokażemy to na boisku. Dzięki. Dziękuję.